Premier Tusk uspokaja po ataku na Izrael, pisze o bezpieczeństwie Polski. Jarosław Kaczyński zwołuje wielki marsz PiSu, ma być w maju. Komentarze polityków za chwilę w 7 dniu tygodnia w Radio Z. Dziewiąta. Premier Tusk zapewnia, że sytuacja na Bliskim Wschodzie nie zagraża bezpośrednio Polsce. Szef rządu na Platformie X podkreśla jednak, że świat staje na krawędzi. Dlatego polskie państwo musi być silne, społeczeństwo solidarne, armia dobrze przygotowana. W związku z sytuacją w regionie LOT odwołuje dzisiejsze rejsy do Tel Awiwu i Bejrutu. Przestrzeń powietrzna nad Izraelem z powodu irańskiego ataku przez 7 godzin była zamknięta. W tej chwili lotnisko Ben Guriona w Tel Awiwie działa już normalnie. W nocy Iran wystrzelił w kierunku Izraela ponad 300 dronów i pocisków rakietowych. Prawie wszystkie zostały zestrzelone. Zniszczenia są niewielkie, nikt nie zginął. Irański atak potępił polski MSZ. Zrobiła to też szefowa Komisji Europejskiej, a wcześniej przywódcy Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Francji i ONZ. Zaniepokojone sytuacją na Bliskim Wschodzie są Chiny. Pekin wzywa strony konfliktu do zachowania spokoju i ostrzega przed eskalacją. 10 maja PiS wspólnie z Solidarnością planuje wielki marsz w Warszawie. To ma być marsz dla biało-czerwonej Polski i dla mądrych decyzji podczas czerwcowych eurowyborów. Prezes Kaczyński zapowiada, że jego partia wystawi silną ekipę, choć na razie nie zdradza, kto wystartuje. Będziemy mieli bardzo mocne listy. Bardzo mocne listy z ludźmi zarówno sprawdzonymi i będą nowi ludzie. Nowi, zdolni, energiczni ludzie, którzy będą walczyć o to, żeby ten wynik był jak najlepszy. Kaczyński mówił o tym podczas konwencji samorządowej w Stalowej Woli na Podkarpaciu. W samo południe w Łębie protest przeciwko planom budowy potężnego kompleksu hotelowego. 7-piętrowy budynek z ponad 3000 miejsc noclegowych ma stanąć na Mierzei Sarpskiej. Maciej Bąk rozmawiał w tej sprawie z protestującymi i burmistrzem Łeby. Dlaczego hotel budzi sprzeciw? Część mieszkańców nie chce kolosa, który byłby w stanie pomieścić tylu gości, ile wynosi cała populacja Łeby. Dlatego chcą okazać swój sprzeciw, przypominając, jak duży wpływ na krajobraz ma słynny obiekt Gołębiewskiego w Pobierowie. Burmistrz Andrzej Strzechmiński uważa jednak, że to awantura w wyborczym kontekście, bo za tydzień w Łebie odbędzie się druga tura. Władarz miasteczka zwraca uwagę, że plan przestrzenny pozwalający na budowę hotelu powstał kilka lat temu i wtedy nikt nie zgłosił do tego sprzeciwu. W 2017 roku na innej działce w Łebie właściciel nielegalnie wyciął 4-hektarowy las. Skończyło się grzywną. 7 dzień tygodnia w Radiu Z już teraz. Zaprasza Andrzej Stankiewicz. Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Pytania, których nie boimy się zadać. Odpowiedzi, które mają znaczenie. I tematy, którymi żyje cała Polska. To jest 7 dzień tygodnia w Radiu Z. Oglądaj na radioz.pl i w onet.pl. Zaprasza Andrzej Stankiewicz. Szanowni Państwo, witam bardzo serdecznie. To jest 7 dzień tygodnia w Radiu Z. Najważniejsze polityczne rozmowy weekendu. A dziś moimi Państwa gośćmi są pani Małgorzata Golińska, Prawo i Sprawiedliwość. Witam, dzień dobry. Pan Robert Biedroń, Lewica. Dzień dobry. Pani Katarzyna Lubnauer, Koalicja Obywatelska. Dzień dobry, witam. Pan Stanisław Tyszka, Konfederacja. Dzień dobry Państwu. Pani Urszula Pasławska, Polskie Stronnictwo Ludowe, Trzecia Droga. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam serdecznie. Jak słyszeli Państwo w wiadomościach Radia Z, Iran wystrzelił w nocy ponad 300 dronów i rakiet w kierunku Izraela. Większość została zestrzelona, ale ważą się losy odpowiedzi Izraela, a tak naprawdę Iran zaatakował Izrael w odpowiedzi z kolei na atak na ambasadę Iranu w Damaszku, w której zginęło kilku wysokiej rangi przedstawicieli armii Iranu i ten atak był spodziewany, natomiast w tej chwili, tak jak powiedziałem, ważą się losy odpowiedzi Izraela, bo to może doprowadzić do eskalacji na Bliskim Wschodzie i to może doprowadzić do konfliktu otwartego między Iranem i Izraelem, który byłby naprawdę geopolityczną katastrofą i odwrócił uwagę od wojny w Ukrainie, angażując też Stany Zjednoczone w tej wojnie. Chciałbym Państwa zapytać o Państwa możliwe przewidywania, dlatego że w tym bliskowschodnim kotle od dłuższego czasu już jest bardzo gorąco. Pytanie, czy to jest przekroczenie jakiejś psychologicznej bariery w tych napiętych relacjach między Izraelem a Iranem. Bariery, która może doprowadzić do zaostrzenia sytuacji albo wybuchu wojny. Pani Katarzyna Lubnauer.
Chyba nikt nie ma wątpliwości, że jest to groźne. Nie jest to może groźne w tej chwili dla naszego obszaru, ale groźne jest ogólnoświatowo, szczególnie rzeczywiście wiemy, że Stany Zjednoczone są bardzo jednoznacznie zaangażowane po stronie Izraela i mamy kolejne zapewnienia. Ale żeby nie reagował. Tak, ale mają kolejne jednak zapewnienia, że zawsze będą stać po stronie Izraela. W związku z tym to rzeczywiście powoduje, że szansa na ich zaangażowanie dalsze po stronie Ukrainy zawsze się zmniejsza, jeżeli mają to zaangażowanie po stronie tego konfliktu, który tam się dzieje. Po drugie, no w tej chwili bardzo wyraźnie widać, jak ważne są kwestie związane z bezpieczeństwem, jak ważne jest to, żebyśmy budowali wspólne bezpieczeństwo europejskie, jak ważne jest to, żebyśmy pracowali nad tym, żeby te nasze wszystkie sojusze związane z bezpieczeństwem, takie jak NATO, ale również to wszystko, co chcemy budować w kwestii bezpieczeństwa jako Unia Europejska się rozwijało, bo sami jesteśmy zawsze bezbronni i chyba nikt nie ma wątpliwości, że kolejny konflikt, nawet jeżeli jest w innym regionie świata, jest groźny, ponieważ ogólnie eskaluje sytuację. Te konflikty po prostu troszeczkę jeden wpływa na drugi. Pan Robert Biedroń, bo chcę pana zapytać o ocenę sytuacji, bo pan po zeszłorocznym ataku Hamasu na Izrael i odpowiedzi bardzo ostrej Izraela na ten atak wielokrotnie też krytykował Izrael. Jak pan ocenia w tej chwili sytuację? Jak pan ocenia to, co zrobił Izrael? Bo Unia Europejska potępiła ten atak w Damaszku, zabicie wysokiej rangi przedstawicieli armii Iranu w stolicy Syrii. Czy pan uważa, że w tej chwili może dojść do zaostrzenia tej sytuacji? Jak pan ocenia działania Benjamina Netanyahu? Przede wszystkim najważniejsze jest bezpieczeństwo. W naszym przypadku bezpieczeństwo Polek i Polaków i ten konflikt na pewno nie pomaga w zapewnieniu tego bezpieczeństwa, więc jak najszybciej powinniśmy także w Polsce spotkać się z panem prezydentem i apeluję do pana prezydenta o zwołanie Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Sytuacja jest poważna. Rada Bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych właśnie dzisiaj się zbiera w tej sprawie. Poszczególne kraje także prowadzą konsultacje i te konsultacje także powinny być prowadzone w Polsce, tak żebyśmy mieli jasny obraz sprawy, a pan prezydent jest tutaj inicjatorem zwołania takiej rady, więc po pierwsze apel do pana prezydenta. Po drugie, jeśli chodzi o sytuację w Izraelu, no to powszechnie wiadomo, że polityka Benjamina Netanyahu jest niezwykle populistyczna i nieodpowiedzialna. Setki tysięcy ludzi wychodzą na ulice w Izraelu, obawiając się eskalacji tego konfliktu na Bliskim Wschodzie i myślę, że dzisiaj to szczególnie Benjamin Netanyahu ma poważny problem, ponieważ jakaś granica, jeśli chodzi o naginanie tej struny, została przekroczona. A co pan ma na myśli, co jest przekroczeniem granicy? Atak na ambasadę Iranu w Syrii? Całkowicie nierozsądny atak na ambasadę, ale przypomnę także atak na konwój, humanitarnym, w którym między innymi był Polak, byli obywatele państw trzecich, nieuczestniczących w tym konflikcie, więc w tej sprawie my jako świat demokratyczny powinniśmy przede wszystkim zrobić wszystko, żeby deeskalować i zadbać o bezpieczeństwo i dlatego tak ważne będzie w Polsce pilne zwołanie ze strony prezydenta Andrzeja Dudy Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Biuro Bezpieczeństwa Narodowego prezydenckie wydało takie oświadczenie, które jest dostępne w internecie. Atak był jawnym i wymagającym potępienia aktem przemocy. Na razie nie ma mowy o zwołaniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Pani Małgorzata Golińska, bardzo proszę. Chyba wszyscy przyzwyczailiśmy się do pewnego czasu, że po II wojnie światowej żyjemy w świecie pokoju, a ostatnie lata pokazują nam, że coraz bardziej niebezpiecznie jest w naszym regionie, w kolejnych regionach i te rosnące obawy poszczególnych przywódców, że ten konflikt może się rozleć, może włączać coraz szersze grono państw, jest coraz bardziej niestety realny. Stąd bardzo ważne jest, aby próbować apelować do obu stron o to, żeby wziąć odpowiedzialność za swój kraj, ale również za cały region. Dla Polski oczywiście to też jest sygnał, że dzisiaj w dobie tych rosnących zagrożeń zewsząd powinniśmy coraz mocniej się zbroić, powinniśmy być przygotowani nie tyle na atak, co być na tyle silnym zbrojnie państwem, żeby nikt nawet nie pomyślał o tym, że mógłby Polskę zaatakować.
Oczywiście jesteśmy w NATO i naturalne jest to, że będąc lojalnym sojusznikiem możemy liczyć na ewentualne wsparcie, ale pomaga się szczególnie tym, którzy sami są przygotowani do tego, żeby skutecznie się bronić. Ja też zwracam uwagę, drodzy państwo, że to jest nowy rodzaj wojny. To był największy, prawdopodobnie, tak twierdzi CNN, atak dronów w historii świata. Tam były też oczywiście wykorzystywane pociski balistyczne do uderzenia w obiekty wojskowe, ale przede wszystkim to był atak dronowy, więc ta wojna się po prostu zmienia. Pani Urszula Pasławska. Najbardziej niebezpieczne z punktu widzenia nas jest odwracanie uwagi i jednak zaangażowanie świata i zwrócenie uwagi świata w stronę Izraela. I tutaj pytanie, jak zachowa się w tej chwili Izrael i czy ta akcja odwetowa będzie rzeczywiście prowadzona. Bo jeżeli tak, no to nie mam żadnych wątpliwości, że w tej sprawie Rosja może maczać swoje jakaś palce. Jakaś będzie, tak twierdzą przedstawiciele Izraela. Pytanie, jak to będzie mocna odpowiedź. No to jest to pytanie i to jest to pytanie, jak przełoży się to na sytuację w Ukrainie i jak będą wyglądały losy Ukrainy i zaangażowanie Europy i świata w pomoc Ukrainie. Pan Stanisław Tyszka, Konfederacja. Ten atak dronowo-rakietowy Iranu, on był zapowiedziany. No tak, Politico nawet pisało, Amerykanie zapowiadali, że może do tego dojść w zeszłym tygodniu. Tak, i mimo że tego, że był duży, to był też ograniczony. Zresztą my mogliśmy obserwować to, co się działo w ostatnich dniach na rynkach finansowych, prawda? Pewnie z tego powodu rosły ceny paliw, ceny złota. Stany Zjednoczone przestrzegały, prawda, i tak dalej, i tak dalej. No, to była odpowiedź na potępioną przez cały świat właściwie atak na ambasadę Iranu w Damaszku. Ten atak oczywiście też należy potępić. No teraz pytanie jest, czy Izrael będzie chciał eskalować, czy Stany Zjednoczone zdołają Izrael powstrzymać. Izrael zachowuje się w sposób coraz bardziej niekontrolowany i agresywny. No, ostatnio dokonał zbrodni wojennej na polskim obywatelu. Damian Sobol zginął i to była zbrodnia wojenna. Dokonuje ludobójstwa w Strefie Gazy. Trzeba o tych sprawach mówić jasno i otwarcie. Mam nadzieję, Bo pan uważa, że Izrael przekroczył prawo do obrony po tym ataku Hamasu wyjątkowo brutalnym pod koniec zeszłego roku? Tak, znaczy to oczywiście Hamas też popełnia zbrodnie wojny, natomiast Izrael zdecydowanie przekroczył i to jest chyba oczywistość dla wszystkich w tym momencie. Izrael jest problemem Stanów Zjednoczonych. Ale też nas wszystkich. A Iran, Hezbollah, Hamas, te organizacje, czy Iran, który sponsoruje terroryzm w regionie, to nie jest problem też oczywiście, światowy? Oczywiście, panie redaktorze, że to jest też gigantyczny problem, należy potępiać zbrodnie wojenne z obu stron. Natomiast my się powinniśmy też zajmować tym, co się dzieje u nas, tak? Czyli bezpieczeństwem Polski, bezpieczeństwem Europy. Ja przypomnę, że wobec tych narastających napięć, mamy wojnę na Ukrainie, mamy w tym momencie zaostrzenie sytuacji na Bliskim Wschodzie, a czym się zajmuje Europa, Unia Europejska, lewaccy biurokraci, lewaccy politycy, Zielonym Ładem i likwidacją uprzemysłowienia Europy. Tak? No i to pokazuje, ja przypomnę, nie wiem, czy państwo pamiętają takie spoty chyba sprzed 10 lat, jak pani Nowacka, obecna minister, mówiła, przestańmy się zbroić, prawda, likwidujmy polską armię, prawda, i tak dalej. To pewnie mówię szczerze, nie pamiętam, więc... No, ja pokazuję pewne długie trendy, strzeżmy się lewackich polityków likwidujących przemysł europejski, również zbrojeniowy, dlatego, że my po prostu musimy mieć zdolność odstraszania. Pełna zgoda, tylko wie pan dobrze, że świat się zmienia, jest prawda etapu. Przypominam, że byli tacy politycy, którzy dostali Nagrody Nobla. Trzeba umieć przewidywać, panie redaktorze. Nagrody Nobla za deeskalację konfliktu na Bliskim Wschodzie i rzekome rozwiązanie. No jest wielu naiwnych polityków, dlatego Konfederacja przestrzega przed europejskim Zielonym Ładem, który skończy się po prostu samą gospodarką. Panie pośle, jednak jest spora odległość między tym, co się dzieje w tej chwili w Izraelu, a Zielonym Ładem. Myślę, że kwestia uprzemysłowienia Europy i kwestia zdolności obronnych Europy jest bezpośrednio powiązana z tym, że bardziej jest powiązany problem... Pseudoekolodzy każą nam likwidować przemysł. Unii Europejskiej jest zbyt mało fabryk broni, które są w stanie uzbrojenie i skrajnej prawicy powiązanej z Putinem. To jest problem. Dodał pan Robert Biedroń. Drodzy państwo, przejdźmy... Pan Robert Biedroń, który głosował za paktem migracyjnym w tym tygodniu. Państwo, no, i czy panu nie wstyd? Przejdźmy. Pan płacić 20... Już, ja wiem, że pan się wycofał. Panowie, pan nie wie, na czym pan głosuje. Panowie, proszę, zaraz się pokłócicie. Panowie, zaraz się pokłócicie, dobrze? Tylko w ramach formuły tego programu przejdźmy do drugiej części audycji. Bardzo proszę. To jest siódmy dzień tygodnia w Radiu Z. A tematykę zmieniamy.
drastycznie, ale wciąż jesteśmy w tematach niebywale poważnych. Sejm głosami większości rządowej skierował do dalszych prac 4 projekty liberalizujące prawo aborcyjne. Konflikty w koalicji wokół tych projektów udało się zażegnać, ale trudno sobie wyobrazić, przynajmniej mi sobie trudno wyobrazić, drodzy państwo, że Koalicja Obywatelska, Trzecia Droga i Lewica wypracuje wspólny projekt w tej kwestii. Pani Małgorzata Golińska, bo Prawo i Sprawiedliwość chyba obok Konfederacji był najbardziej konsekwentny, głosując w większości, z pewnymi wyjątkami, przeciwko wszystkim tym 4 projektom. Bardzo proszę. Widać, że koalicja nie potrafi się w tym temacie w ogóle domówić. Przedstawione zostały 4 projekty. Między tymi projektami trudno jest znaleźć kompromis, nawet tym, którzy te projekty tworzyli. To było widać nawet w trakcie dyskusji. Lewica mówi, że dla nich kompromisem jest jedynie aborcja do 12 tygodnia ciąży bez względu na przyczynę. Raczej słyszę, to pan Robert Biedroń pewnie poprawi, ale raczej słyszę, że dla lewicy priorytetem jest to, żeby pomoc w aborcji nie była karana. Tak, dekryminalizacja. Bardzo proszę, panią Małgorzatę Golińską. Dobrze. Świetnie. Nie ma tutaj różnicy pomiędzy Koalicją Obywatelską a Lewicą w tym temacie. PSL chce wrócić do kompromisu. I wydaje się, że nie byli w stanie tego między sobą domówić, stąd 4 projekty, a jeśli nie byli w stanie domówić tego bez kamer, to tym bardziej nie będą w stanie tego domówić w trakcie trwania tej komisji powołanej do prac. Więc jest to jedynie próba wysłania sygnału do swoich elektoratów, że tak, zgodnie z naszymi obietnicami zajmujemy się tym tematem, ale będziemy się nim zajmować tak długo, tego oczywiście już nie powiedzą. Będziemy ten temat sobie gdzieś tam procedować. Ja nie wierzę w to, że dojdą do porozumienia. Natomiast, tak jak dzisiaj mówimy, mamy wiele tematów, nad którymi powinien pracować polski Sejm, nad którymi powinien się zajmować polski rząd. Tematów związanych z bezpieczeństwem Polski, z bezpieczeństwem Polaków, choćby ten pakt migracyjny, o którym wspomina Konfederacja. Ale wie pani, dobrze, tylko że rozmawiamy o rzeczy ważnej społecznie, ważnej światopoglądowo. To był też jeden z postulatów obecnej władzy, kiedy startowała w wyborach. Ja chcę panią Małgorzatę Golińską zapytać o rzecz taką. Wśród tych 4 projektów, tak jak pani wspomniała, jest projekt trzeciej drogi, który zakłada powrót do tak zwanego kompromisu aborcyjnego. Czyli tak, unieważnienie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z roku 2020, który zakazał przerywania ciąży ze względu na ciężkie uszkodzenie płodu. I wy jako klub w większości byliście przeciwko temu projektowi teraz w głosowaniu sejmowym, ale jest grupa posłów, którzy się wstrzymali w tej sprawie, a zatem de facto poparli ten projekt. Pan Mariusz Błaszczak, pan Rafał Bochenek, kilku innych posłów, pan Dworczyk, nawet pan premier, chociaż się pomylił w głosowaniu, to twierdzi, że taki kompromis aborcyjny popiera. No to jak to jest? To za waszych rządów ten projekt został zaostrzony, pod wnioskiem podpisali się własni posłowie do Trybunału, a teraz grupa znacząca, no kilkanaście co najmniej osób w waszym klubie uważa, że co, że to był błąd i to ważne osoby. Błaszczak, Buchenek, rzecznik partii, premier, były Morawiecki, Dworczyk, szef kancelarii premiera. To jak to się stało, żeście zaostrzyli prawo, teraz część waszych polityków się z tego wycofuje? Pierwsze, nie zaostrzyliśmy prawa zmianą ustawy. Grupa posłów skierowała wniosek do Trybunału Konstytucyjnego i dzisiaj mamy wyrok tego Trybunału, ale mamy też wcześniejsze wyroki, które jednoznacznie wskazywały na zgodność lub niezgodność z Konstytucją. Ja przypomnę, że kolejne wyroki Trybunałów, nie tylko tego ostatniego, wskazywały na niezgodność z przepisami Konstytucji. To, że dzisiaj jest grupa, inna grupa, bo jak domyślam się, musiałabym porównać nazwiska, nie ci, którzy składali ówczesny wniosek, to tylko pokazuje, jak szeroką grupę stanowi posłowie w Prawie i Sprawiedliwości Zjednoczonej Prawicy. Ludzi, którzy kierują się różnym sposobem myślenia w danym temacie. Pan premier Morawiecki wskazuje, że on chciałby wrócić do kompromisu, obawiając się tego, że to wahadło dzisiaj wychyli się drastycznie w drugą stronę. Pani konsekwentnie jest przeciwko tym 4 projektom, tak? Czyli to rozwiązanie aborcyjne, które w tej chwili jest w orzeczeniu Trybunału, to jest coś, co oddaje pani światopogląd. Dzisiaj, ja nie chcę mówić o światopoglądzie. Dzisiaj mówimy pani rękę 4 razy o z konstytucją. I przede wszystkim weźmy pod uwagę te pani kwestie, poseł, ale nie, to że jest żaden, pytanie. Nie, czy... panie redaktorze, żaden z tych projektów nie jest zgodny z konstytucją. No dobrze, najpierw ale to pani koledzy z partii, tym, dważni, powtarzam, Błaszczak, szef klubu, Bochenek, rzecznik partii, Morawiecki, były premier, Dworczyk, były szef kancelarii premiera, głosują, co za projektami niezgodnymi z konstytucją. Proszę zapytać jeszcze Jarosław Kaczyński. Jarosław Kaczyński się wstrzymał z tego, tak. co kojarzy. Podobnie, i trzeba ma pani go zapytać, rację, pani dlaczego. Poseł, no.
Więc proszę też zwrócić uwagę, że próbuje się wmówić, że to jest dyskusja o światopoglądzie, że to jest dyskusja pomiędzy tymi, którzy są wierzący w Boga i tymi, którzy są niewierzący. Nie. Ja nie traktuję dyskusji o aborcji jako takiego prostego rozwiązania biało-czarnego. Tam jest dużo więcej niuansów. No, ja jestem w stanie wziąć pod uwagę uczucia kobiet, które są w ciąży i otrzymują informacje o chorym dziecku, ale jednocześnie biorę pod uwagę fakt, że życie w Polsce zgodnie z konstytucją jest chronione. Dobrze, ale nawet to, wie pani, to życie, ale ja powtarzam to pytanie. Ci wszyscy politycy, jak słusznie zwróciła pani poseł Lubnauer uwagę, Jarosław Kaczyński także, to pani zdaniem oni wstrzymują się od głosu nad ustawą niekonstytucyjną, co podważają, podważają to, co pani mówi, bo pani mówi, że nie można zagłosować inaczej, bo konstytucja nakazuje chronić życie od początku, od poczęcia do śmierci. Tak. Dobrze. Pan Robert Biedroń, bardzo proszę. Tutaj chodzi przede wszystkim o bezpieczeństwo kobiet. O to, żeby kobiety mogły decydować o swoim życiu i zdrowiu. I aborcja zawsze była, jest i będzie. I pytanie jest, w jakich warunkach ona będzie wykonywana. I dzisiaj standardem w Europie, a Polska ma najbardziej barbarzyńskie prawo w Europie w tej kwestii, jest, że kobiety robią to w sposób legalny i bezpieczny. I taki standard powinien obowiązywać w Polsce, żeby już żadna więcej kobieta nie umierała w szpitalu, kiedy personel medyczny przez efekt mrożący nie był w stanie im udzielić pomocy, bo Konfederacja z PiS-em ręka w rękę wprowadzili takie barbarzyńskie prawo w Polsce. Ja ostrzegam, bo zbliżają się... Nie kontroluje Trybunału Konstytucyjnego. Zbliżają się... Złożyliście wniosek w tej sprawie. Posłowie Konfederacji podpisali się pod wnioskiem, który doprowadził do zaostrzenia prawa. I dzisiaj ostrzegam, ponieważ zbliżają się wybory do Parlamentu Europejskiego. Zbliża się, nie daj Boże, fala populistów właśnie prawicowych. To, co zrobili w Polsce, mogą zrobić w całej Europie. Przecież oni się nie zatrzymają. Przed tym słyszeliśmy przed chwilą panią posłankę. Oni uważają, że kobiety nie mają swoich praw, że są rzeczy inne i istotniejsze. Na przykład... Ja powiedziałam jasno, że jestem na przykład, w stanie wziąć pod uwagę i kobietę, która się martwi, i dziecko, które żyje. Wie pani, ja chciałbym przede wszystkim... w 2024 roku, żeby kobiety mogły same decydować o swoim życiu i zdrowiu, a nie ksiądz, nie polityk, nie Kaczyński. Panie pośle, ale przecież jest tak, że tych czterech projektów trudno wypracować kompromis. Samiście się w koalicji kłócili o tę sprawę. Po drugie, wciąż prezydentem jest Andrzej Duda, który żadnego projektu liberalizującego prawo aborcyjne nie podpisze. Ale jako koalicja... Co jest celem? Te projekty trafiły do komisji sejmowej i co z tego będzie w ciągu najbliższego roku? Panu redaktorowi i szanownym państwu. Otóż prezydent Andrzej Duda w przyszłym roku kończy swoją kadencję i my jako koalicja rządząca następnego dnia po zaprzysiężeniu nowego prezydenta powinniśmy złożyć najlepszy, wynegocjowany projekt ustawy. Ale to znaczy, że do tego czasu, czyli do lipca przyszłego roku, nic w prawie aborcyjnym się nie zmieni. I parlament się powinien rozwiązać dziś na wakacje. Nie, pytam pana, czy się nie zmieni. Komisja powinna pracować i wypracować. Zmieni się, ponieważ Ministerstwo Zdrowia wydaje wytyczne, Ministerstwo Sprawiedliwości w tej sprawie wydaje wytyczne, tak, żeby kobiety w polskich szpitalach przy obowiązującym nadal barbarzyńskim prawie, za które odpowiedzialność ponosi Prawo i Sprawiedliwość, Konfederacja i prezydent Andrzej Duda. Zwyżej, proszę, głos. Żeby to prawo miało swoich skutków na realnym życiu kobiet. Chcę pana zapytać o rzecz taką. Twarde prawo, ale prawo. Czy to jest akceptowalne, że pani ministra Katarzyna Kotula, która jest pełnomocniczką do spraw równego statusu kobiet i mężczyzn, umieszcza w internecie wtedy, kiedy toczy się debata w Sejmie na ten temat, instrukcję taką bardzo konkretną, gdzie zamówić jaki lek, jaką się nazywa, jak go przyjąć, ile poczekać, co przyjąć ponownie, czym popić, jak popić, żeby zastosować aborcję. To jest też telefon do organizacji, która w takich sytuacjach pomaga. Są nawet informacje, że to jest 7 dni w tygodniu i konkretne godziny. Czy minister konstytucyjny rządu powinien robić coś takiego? To nie tylko jest akceptowalne, ale to jest obowiązek ministra w demokratycznym państwie. Znaczy to nie jest, wie pan, tylko że w tej chwili... Ale jeśli pan pozwoli, sami złożyliście projekt, o tak zwanej depenalizacji, dekryminalizacji pomocy w aborcji, czyli dzisiaj tego typu
ogłoszenie jest pomocą w aborcji Iranu, tak? Czy ja źle to rozumiem? Pan redaktor być może nie ma tej informacji, ale miliony słuchaczy i słuchaczek, a szczególnie słuchaczek, mają tę informację. Otóż jest orzeczenie sądu w tej sprawie. Jedna z działaczek ruchów aborcyjnych udzielała takiej informacji publicznej. I ja pytam sądu, o ministra. Czy minister członek rządu powinien coś takiego robić? Wyrok sądu w tej sprawie jest jasny. Jest to udzielanie informacji medycznej. Koniec, kropka. I tak, taki sam będzie rezultat w tej sprawie. Pani ministra, jestem dumny, że ma odwagę to robić i apeluję, żeby jak najwięcej z nas pokazywało kobietom ten europejski i światowy standard, Światowa Czyli Organizacja Panie Boże, Zdrowia. Żebyśmy doprecyzowali. Pana zdaniem to nie jest przestępstwo, co zrobiła pani... Standard. Pani Katarzyna Kotula, to jest przestępstwo, czy to nie jest przestępstwo? Przeciwnie. To jest bohaterstwo i chciałbym, żeby jak najwięcej ludzi udzielała takiej informacji, bo to ratuje życie i zdrowie kobiet. Pani Katarzyna Lubnaur, jak pani ocenia to zachowanie pani minister Katarzyny Kotuli? Traktuję to jako akt obywatelskiego nieposłuszeństwa wynikający z tego, że mamy prawo w Polsce, które rzeczywiście nie zabezpiecza kobiet, które nie pozwala im czuć się bezpiecznymi. Zdaję sobie sprawę z tego, że tutaj Polki na tle innych krajów Unii Europejskiej są traktowane jako osoby mniej odpowiedzialne, mniej moralne, nie potrafiące o sobie zadecydować. Przypomnę, że na 27 krajów europejskich w 25 jest legalna, bezpieczna aborcja dostępna dla kobiet tylko w dwóch, w Polsce i na Malcie, która jest malutkim krajem, w którym i tak jest wiadomo, że kobiety korzystają z pomocy we Włoszech. Jest inna sytuacja i uważam, że najwyższy czas, żeby kobiety miały w Polsce to samo prawo, co inne Europejki, z wielu powodów. Między innymi ze względu na bezpieczeństwo. Na to bezpieczeństwo, które pozwala lekarzowi, decydując na różne procedury w trakcie ciąży, nie bać się, że będzie ponosił potem odpowiedzialność. Ze względu na to bezpieczeństwo codziennego, że tak powiem, życia. Szczególnie, że ja widzę szczyt hipokryzji w zachowaniu polityków prawicy z dwóch powodów. Że z jednej strony mamy antykoncepcję awaryjną, która może zapobiec niechcianej ciąży. Mówi o tak zwanej tabletce dzień po. Mówi o tabletce dzień po, która jest przecież antykoncepcją awaryjną, nie jest środkiem poronnym. I tutaj mamy weto pana prezydenta, mamy niechęć też polityków. Ale doprecyzujmy, nie mamy weta w sprawie dostępu do tego preparatu, tylko mamy weto w sprawie dostępu bez recepty dla osób nieletnich. Może ja przypomnę. Nieletnich. W Polsce wiek zgody to jest 15 lat. Po 15 roku życia dziewczynka może w sposób legalny uprawiać seks. Konsekwencją seksu że prezydent jest nie zakazał możliwość dostępu bycia w ciąży. W związku z tym uważamy, że ona jest, że prawo ją w tej chwili, jeżeli ona już będzie w tej ciąży, zmusza do urodzenia tego dziecka. Czy chce, czy nie chce. Bo nie ma legalnej aborcji. Natomiast ktoś mówi, że ona nie jest wystarczająco dojrzała do tego, żeby mogła wziąć tabletkę antykoncepcji awaryjnej, czyli zapobiec byciu w ciąży, w której nie chce. Czyli z jednej strony wychodzimy z założenia, że zmuszamy ją w razie czego, jeżeli już będzie w ciąży, do urodzenia dziecka. Jest wystarczająco odpowiedzialna do tego, żeby wychować to dziecko, opiekować się nim przez całe życie, ale uważamy, że nie jest wystarczająco odpowiedzialna do tego, żeby wziąć pigułkę dzień po. Lek, który zresztą nie jest tani, w związku z tym opowiadanie o tym, że ktoś będzie brał tabletek naraz, jest oczywiście oczywistą bzdurą. Dobrze, że jest Izabela Leszczyna jako minister zdrowia, ponieważ dzięki temu wdroży ten drugi plan, czyli plan, w którym receptę farmaceutyczną będzie mógł wypisać farmaceuta i będzie mogła każda Pani kobieta skorzystać. Pani Urszula Pasławska, chcę dopytać tutaj koncepcji awaryjnej. Natomiast ja chciałam powiedzieć jedną rzecz. Nie bądźmy cynikami. Nie rodzi się ani trochę więcej dzieci z zespołem Downa od momentu, w którym zmienił się przepis w 2020 roku. Mówi pani o orzeczeniu Trybunału. Orzeczenie Trybunału. W związku z tym to wszystko jest czystą, żywą hipokryzją. Zabiera się Polkom prawo, głównie tym mniej zaradnym, prawo do tego, żeby korzystały z aborcji, zarówno w sytuacji, w której jest wada letalna i wiadomo, że dziecko nie ma szansy przeżycia, zmusza się ją do donoszenia do 9 miesiąca ciąży tego dziecka i z drugiej strony również zabrania się kobietom decydowania o swojej przyszłości poprzez zakaz legalnej aborcji do 12 tygodnia. Koalicja Obywatelska stoi na stanowisku, że obie te rzeczy powinny być rozwiązane i Polki powinny mieć te same prawa, co Europejki. Mają prawo czuć się bezpieczne Pani przez Urszula całe swoje życie. Bo najbardziej w koalicji podzielona w tej sprawie jest trzecia droga.
Część posłów PSL-u zagłosowała w ogóle wstrzymała się w głosowaniu nad utworzeniem specjalnej komisji, która będzie się zajmować tymi projektami. Nie jest tajemnicą, że spora część waszych polityków, gdy dojdzie finalnie do głosowania jakiegokolwiek liberalizującego aborcję projektu, zagłosuje przeciw. No ale sukcesem jest to, że pierwsze od 28 lat ustawy liberalizujące prawo aborcyjne jednak przeszły do drugiego czytania i bardzo się cieszę, że z jednej strony nikt nikomu kręgosłupów nie łamał, a z drugiej strony ten Sejm pokazuje, że jest większość. Abyście mieli wewnątrz trzeciej drogi albo wewnątrz PSL-u dyskusję na ten temat, jak głosować w tych głosowaniach dotyczących projektu aborcyjnego? Nie, walorem Polskiego Stronnictwa Ludowego jest wolność światopoglądowa, ale tak samo moi konserwatywni koledzy i koleżanki zapowiedzieli, że wynik referendum, niezależnie jak bardzo będzie liberalizował prawo aborcyjne, będzie dla nich wiążący. Ja cieszę się, że te ustawy trafiły do komisji nadzwyczajnej. Mam inny pogląd niż pan poseł Biedroń, że trzeba czekać rok na to, żebyśmy wprowadzili skuteczne przepisy, które liberalizują pseudowyrok, pseudotrybunału. Dobrze, a to co można zrobić pani zdaniem? Moim zdaniem trzeba w trzech taktach przeprowadzić procedurę liberalizacji prawa aborcyjnego, ale zamiast... Ale co pani ma na myśli? Bardzo konkretnie, się, pani poseł. Już zamiast użalać się i płakać, jak jest ciężko przy tym prezydencie, należy przeprowadzić ustawę, na którą jest szersza zgoda, gdzie znajdziemy zgodę również po stronie Zjednoczonej Prawicy. Ale to pani mówi o tym projekcie trzeciej drogi, który przywraca stan tak zwanego kompromisu aborcyjnego z przeporzeczenia Trybunału. Nie do końca. On rzeczywiście wraca do... Hipokryzję polityczną. On rzeczywiście... Ja panu nie przeszkadzałem. Proszę państwa, co jest dyskusja? Po pierwsze, wracamy do ustawień fabrycznych, ale... Ustawień fabrycznych sprzed wyroku. Na to. No właśnie, bo pan chce o tym gadać, panie pośle. Pan chce o tym gadać, płakać, robić... Chce to załatwić. A my chcemy to załatwić. Lewica dwa razy składa... Dobrze, ale dajmy pani poseł powiedzieć, jak to ma być zrobione. I my chcemy przeprowadzić szybką ustawę. Jak pan widzi, jest zgoda na to, żeby przeprowadzić ustawę trzeciej drogi, która da pierwszy oddech i doprowadzi do liberalizacji prawa aborcyjnego. Czyli żebym ja dobrze zrozumiał. Najpierw miałaby być przyjęta wasza ustawa, która... Pani powiedziała, przywraca ustawienia fabryczne, czyli przywraca kompromis aborcyjny. Rozumiem, że bierzecie na siebie także przekonanie części polityków PiS-u, żeby zagłosowali za tą ustawą, tak? Bierzemy na siebie szeroką dyskusję w tej sprawie. Tam są również zapisy dające bardzo krótkie terminy prokuratorowi na stwierdzenie ciąży powstałej w wyniku czynu zabronionego, edukację seksualną i to jest możliwe. Dobrze, co dalej? Dlaczego pani uważa, że prezydent taką ustawę podpisze? Dlatego, że to jest dzisiaj, trzeba dać sobie szansę i to jest jedyna dzisiaj możliwość, aby zliberalizować na miarę możliwości prawo aborcyjne. Następnie, oczywiście, powinniśmy mieć propozycje, które będą głosowane już przy nowym prezydencie o poglądach na pewno liberalnych w tej sprawie. Ale po co czekać rok? Po co gadać o tym przez rok, skoro można tu i teraz skutecznie przeprowadzić dobrą ustawę? Chcę panią zapytać, czy to jest prawda, że wam nie udało się zebrać odpowiedniej liczby podpisów pod wnioskiem o referendum w sprawie aborcji? Nie, to nie jest prawda. Uważamy, że referendum w tej sprawie powinno być wolne. Ale zbieraliście takie podpisy, czy nie? Być może są zbierane, tego nie wiem, bo to robi kancelaria klubu. Natomiast referendum na pewno powinno być wolne od kampanii wyborczej i ono dlatego na pewno w czasie kampanii wyborczej do Europarlamentu nie powinno być przedmiotem dyskusji politycznej. Czy pani gwarantuje za swoich kolegów konserwatywnych Jana Filipa Libickiego, Ireneusza Rasia, Marka Biernackiego, Marka Sawickiego, że oni te tak zwane ustawienie fabryczne, ten tak zwany kompromis aborcyjny poprą? Zapowiedzieli, że poprą jakiekolwiek rozwiązanie, jeżeli będzie one zgodne z wolą narodu wynikające z referendum. Ale ja nie pytam panią o wolę narodu, pytam panią o tę konkretną ustawę, która jest w tej chwili w Sejmie i oni konsekwentnie jej nie popierali, nawet mimo tego, że to jest formalnie... Gwarantuję panu, panie redaktorze i państwu, naszym słuchaczom, że będzie większość dla tej ustawy. I to jest gwarancja, która powinna dać nam impuls do jak najszybszego działania i przeprowadzenia Pan Stanisław Tyszko, bardzo proszę, Konfederacja. Minęło pół roku od wyborów parlamentarnych, 4 miesiące od powołania rządu, a my od polityków Koalicji Obywatelskiej i Lewicy słyszymy tak. Pigułka aborcja, non stop. Czy tym żyją Polacy?
To jest Iran, to był jeden z postulatów ważnych tych formacji, kiedy szło do wyborów. To jest sukces w ramach wewnętrznego piekiełka koalicyjnego Lewicy, że Lewicy udało się te kwestie pigułki i aborcji wciągnąć na sztandary. Myślę, że reszta koalicji, zresztą to widać tutaj po napięciu między panią Pasławską i panem Biedroniem w studio, reszta koalicji ma z tym problem, dlatego że Lewica zrobiła to skutecznie, a jednocześnie wyborcy bardzo brutalnie ocenili Lewicę w tych wyborach samorządowych. Lewica przegrała je z Kretesem. Ja się bardzo cieszę, że Konfederacja wyprzedziła Lewicę. Może pan być dumny z tego, żeście wyprzedzili Lewicę. Ale to bądźmy tutaj konkretni. Wyprzedziliście, jeżeli chodzi o poparcie procentowe. Rzeczywiście Konfederacja dostała 7%. No tyle, co w wyborach parlamentarnych. Lewica 6, ale Lewica będzie mieć więcej radnych. Nie wiem, czy powinniście się jedni drudzy chwalić. Lewica będzie mieć 8 radnych w sejmikach wojewódzkich, których jest 16, pół radnego. Lewica statystycznie. Lewica startowała, a Konfederacja 6. Lewica startowała we wszystkich wyborach samorządowych po 89. Dobrze. A Konfederacja, uwaga, to są pierwsze nasze wybory. Ponad milion głosów poparcia. I wyprzedziliśmy Lewicę i mam nadzieję, że tak już zostanie. Wydaje mi się, że jedni i drudzy, jeżeli aborcja miałaby być wyznacznikiem, to ani Lewica, ani to, że to jest wielki temat zastępczy. Dlaczego my nie możemy mieć na tyle poważnej debaty publicznej, żeby mówić o takich sprawach, że tylko w tym tygodniu w Unii Europejskiej została przyjęta dyrektywa budynkowo-wywłaszczeniowa. Proszę, panie pośle. Norma Euro 7, rozporządzenie, ograniczenie emisji przemysłowej. Ja rozumiem, ale proszę w poważnym państwie, poważna debata dotyczy czego? Propaganda. Kieszeni obywateli. Dlaczego Trzecia Droga nie wprowadza swojego projektu dobrowolnego ZUS-u, prawda? Tylko zrobiły wakacje ZUS-u. Wielokrotnie nie mówimy o podwyżce cen żywności od 1 kwietnia? Panie pośle. Dlaczego nie mówimy o tym za dwa miesiące? Wchodzą wyższe ceny energii. Panie pośle, pozwoli pan. Podyskutujmy o sprawach kieszeni Polaków, a nie o tematach panie zastępczych. Panie pośle, wielokrotnie w tym programie... Wielokrotnie w tym programie rozmawialiśmy i o podwyżce VAT-u na żywność, i o większych cenach energii, i o tym, że nie ma kwoty wolnej od podatku wyższej 60 tysięcy. Wielokrotnie. Natomiast w tej chwili... Super. Jest sprawa aborcji jest ważna. Wyście głosowali w Sejmie, a pan mówi, że temat zastępczy. Dlaczego pańska formacja w poprzedniej kadencji złożyła wniosek do Trybunału Konstytucyjnego? Jeżeli to jest temat zastępczy, no to po coście to robili? No. Mój zarzut do PiS-u jest taki, że to była cyniczna gra ze strony Jarosława Kaczyńskiego. Ale zrobiliśmy to wykorzystanie, ręka w rękę. Panie pośle, dajcie mi dokończyć. Będzie mi pan przerywał każde zdanie, ale się pan niczego nie dowie. Dobrze, ale pan zamiast pana mnie formacja, mówi, panie redaktorze. Bardzo proszę. Bo pan próbuje mówić zamiast panem mnie. Biedronem, jeśli pan pozwoli pan, panie pośle, ostatnie zdanie. Powtarzam, pańska formacja, pana wtedy nie było w Konfederacji, ale Konfederacja złożyła taki wniosek do Trybunału. Nie Konfederacja. Wszyscy PiS złożył ten wniosek. Posłowie podpisał. Składają. Jezus Maria, ale to jest tak, Biedroń, Lubnauer i pan redaktor, będziecie mówili za mnie, czy dacie mi powiedzieć jedno zdanie? No. Ludzie, dajcie mi powiedzieć. Pan Stanisław Tyszka teraz powie, że Konfederacja nie popierała tego wniosku. Posłowie Konfederacji podpisali się pod tym wnioskiem. To był wniosek posłów PiS-u i pan redaktor bardzo dobrze o tym wie. I to był wniosek do kontrolowanego przez Jarosława Kaczyńskiego jednoosobowo Trybunału Konstytucyjnego. I orzeczenie było na życzenie Kaczyńskiego. Dlaczego to była cyniczna gra? To była cyniczna gra, dlatego że ona polegała na rozhuśtaniu emocji. Aborcja jest gigantycznym tematem zastępczym, polegającym na instrumentalnym wykorzystywaniu emocji obywateli. I przez jedną stronę, i przez drugą stronę. I to jest mój zarzut do Kaczyńskiego w tej chwili, dlatego że przez 30 lat była jednak powszechna zgoda, że aborcja jest złem. W tym momencie zaczyna się mówić, że aborcja jest jakimś prawem. Aborcja nie jest żadnym prawem. To nawet wasz autorytet, profesor Zoll, powiedział ostatnio, że aborcja nie jest żadnym prawem człowieka. Tak? Dobrze, w związku z tym, panie pośle, Kaczyński naruszył pewien model debaty publicznej, w którym aborcja była złem i w tym momencie mamy problem. Proszę mnie, drodzy państwo, chwileczkę, bo tutaj usystematyzujmy. Rozpłaczcie się teraz. To pan jednym słowem, jeżeli Jarosław Kaczyński zrobił taką cyniczną rozgrywkę, to wyjście w tym
łacnie uczestniczyli. Ale nie mieliśmy nic do powiedzenia. Nic do powiedzenia nie miała ta federacja. Proszę mnie sprostować, bo mówię z pamięci, ale pamięć mam niezłą. Wydaje mi się, że jedyną formacją, która w całości, wyście wtedy mieli koło poselskie, która w całości poparła ten wniosek do Trybunału, to była właśnie Konfederacja. Pana w tamtym czasie w Konfederacji nie było, w związku z tym moje pytanie... Pan redaktor, z Biedroniem próbujecie cały czas tego. Ja powtarzam wam, kto podejmował decyzję? Kaczyński i Trybunał Konstytucyjny. Po co się w to szli? Ale my się nie wstydzimy naszych poglądów, na Boga. Czy pan chce mi odebrać prawo do posiadania własnych poglądów? Ja tylko mówię, nie róbmy z tego wielkiego tematu zastępczego i nie huśtajmy emocjami obywateli. Mam pytanie do pana Roberta. Nie oszukujmy. Przecież ja jestem jedynym prawnikiem chyba w tym studiu. Nie wiem, czy pan redaktor ma wrócenie prawnicze. Nie jestem prawnikiem. Ludzie, przecież żaden z tych projektów nie spełnia wymogów konstytucyjności. Nieprawda. One nie mają prawa wejść, tak? Dobrze. Nie macie większości konstytucyjnej. Dobrze, kończąc ten temat, da wszystko zawetuje. Robicie ludziom wodę z mózgu i oszukujecie własnych wyborów. Dobrze, chwileczkę. To, żeby tak doprecyzowali. Rozumiem, że to rozwiązanie prawne, które w tej chwili obowiązuje po orzeczeniu Trybunału, jest panu bliskie. Można by dyskutować. Ale nie dyskutujmy. Proszę powiedzieć tak lub nie. Wie pan, co mi jest bliskie? Bliska mi jest praworządność. Bliskie mi jest przestrzeganie zasad konstytucji i orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego. Dobrze. Teraz tak. Obecnie ekipa rządząca walczyła niby o praworządność. Przyszła do rządów i robi dokładnie to, co dobrze, ale nie chwila, pan mi teraz wiedzie z TVP. Panie pośle, ja mam jedno konkretne pytanie. Czy mamy orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 1997 roku? Zakaz przerywania ciąży ze względu na ciężkie uszkodzenie płodu jest odzwierciedla pański światopogląd? To jest krótkie pytanie, bardzo proste. Jeszcze raz. Czy zakaz przerywania ciąży w przypadku ciężkiego uszkodzenia płodu, to jest orzeczenie Trybunału, odzwierciedla pański światopogląd? Okay, ale to odpowiem inaczej. Ja, czy pyta pan, czy jestem za możliwością zabijania dzieci? Nie, zapytałem tak, jak zapytałem. Zapytałem tak, jak zapytałem. Ale to musi pan uściślić pytanie. Panie redaktorze, pan wie, że to jest delikatny, złożony, szeroki niewygodny temat. Dla Konfederacji jeżeli temat. Jeżeli pan pyta, czy jestem za zabijaniem dzieci z syndromem Downa, to nie. Proszę nie manipulować, nie zadałem panu takiego pytania. Robert Biedroń. Robert Biedroń, pan jest za tym, tak? Niech pan zada mu takie pytanie. Pan Robert Biedroń, tutaj mamy konkretną ofertę ze strony Trzeciej Drogi, która mówi, z tym prezydentem nie da się zmienić ustaw antyaborcyjnych, ale jeżeli wrócimy do kompromisu aborcyjnego, to jest na to szansa. Czy Lewica byłaby gotowa poprzeć takie rozwiązanie? Lewica przede wszystkim, i uważam, że to jest bardzo rozsądne i być może tutaj znajdziemy uważam, że powinniśmy szukać zresztą wspólne stanowisko, jakąś możliwość współpracy, jest za wysłuchaniem publicznym, żeby zaprosić organizacje kobiece, które... Panie Boże, a to też jest wybieg. Ja zadam panu konkretne pytanie. Uważam, że trzeba o tym rozmawiać, że jest jakaś propozycja na stole i trzeba o tym rozmawiać. Nie mówię, że nie. Tylko trzeba rozmawiać z tymi, ze stronami... Ale chce pan rozmawiać czy załatwić? Bo powiedział pan, Rozmawiać i załatwić. A jeżeli tym ustawienia fabryczne, trochę mi nie mówmy. Dobrze, też. Przywrócenie tak zwanego kompromisu aborcyjnego. Czy jest dla was jako taki plan, z waszego punktu widzenia, minimum do zaakceptowania, czy też nie? Czy też gracie o aborcję do 12 tygodnia? W obecnej formule jest to nie do zaakceptowania, ponieważ zdecydowana większość Polek, szczególnie Polek, i pokazują to sondaże, oczekuje możliwości decydowania o przerywaniu ciąży do 12 tygodnia. To państwo badacie, badają sondażownie. W tej sprawie jest jasne stanowisko i Polki powinny w tej sprawie mieć wybór. Powrót do tak zwanego kompromisu aborcyjnego był de facto piekłem kobiet. Polki, to była hipokryzja polityczna. Polki robiły tę aborcję. Zresztą byli politycy przecież pisowcy, którzy na tym pieniądze zarabiali. Już wiemy dobrze. Kogo pan ma na myśli? No byli tacy politycy, ginekolodzy, którzy bardzo znani, którzy... To proszę powiedzieć, jak są bardzo znani, to proszę mówić. Nie będę wymieniał nazwisk, ale są przecież to Bolesław Piecha przyznał się do tego, że dokonywał aborcji, ale zmienił swój światopogląd. No dobrze, ale pieniądze nie śmierdziały w tym momencie i to... Nie wiem, czy brał za to pieniądze, czy robił to w ramach zabiegów proszonych. Ale na pewno nie jako wolontariusz. To zmierza w kierunku Rynsztoka coraz szybciej. Dobrze, drodzy państwo, jeśli państwo pozwolą, zmienimy temat. Bardzo proszę. To jest 7 dzień tygodnia w Radiu Z. Drodzy państwo, za nami 14. rocznica katastrofy smoleńskiej. Pojawiają się nowe informacje na ten temat, ale zanim to posłuchajmy, co Jarosław Kaczyński mówił podczas tej rocznicy, bo nawiązał do tych teorii, które od dłuższego czasu Antoni Macierewicz konsekwentnie przedstawia, czyli teorii, że doszło do zamachu, chociaż pojawił się w tym wystąpieniu Jarosława Kaczyńskiego nowy wątek, że to zamach nie tylko Władimira Putina. Posłuchajmy. Ja ciągle słyszę, nawet dzisiaj słyszałem,
od różnych dziennikarzy, którzy mnie zaczepiali. No przecież komisja Macierewicza, pana Macierewicza, pana Antoniego Macierewicza nie przedstawiła dowodów zamachu. Otóż przedstawiła dowody. Przedstawiła dowody. To był zamach. Musimy o tym wiedzieć i musimy mieć odwagę o tym mówić, bo bardzo wielu w Polsce o tym doskonale wie, a niektórzy, wcale nie mało liczni, wiedzieli od samego początku. Tylko albo interes, albo właśnie brak determinacji, odwagi nie pozwalał im o tym mówić. I dlatego dziś o tym mówić musimy. To był zamach Putina, a co do udziału innych, no to może to jeszcze jest przed nami. Pani Małgorzata Golicka, Prawo i Sprawiedliwość. Jakie to są nieujawnione siły, które stoją także za zamachem? Nie wiem, nie przygotowywałam tego wystąpienia panu prezesowi. Natomiast myślę, że każdy, kto próbuje wejść głębiej w temat tego, co się wydarzyło w Smoleńsku, musi sobie zadać pytania w kontekście pojawiających się informacji, na które no, trudno jest w racjonalny sposób znaleźć odpowiedź. To znaczy, na przykład, w jakim cudem samolot mógł rozbić się o brzozę? Jakim cudem po rozbiciu się o tą brzozę części samolotu znajdowano wiele set metrów, czy wiele dziesiąt metrów przed brzozą? Dlaczego oddaliśmy to śledztwo Rosjanom, rezygnując z możliwości prowadzenia własnego śledztwa? Dlaczego oddaliśmy wrak i pozwoliliśmy na to, żeby ten wrak był nie tylko niszczony, cięty, wybijane szyby, ale nawet żeby był umyty? I myślę, że jakby odchodząc od emocji, bo to jest znowu, bardzo łatwo jest podzielić społeczeństwo, mówiąc, że jedna strona uważa, że była to wina pilotów i wiadomo, i wiedzieli już o tym w dniu informacji o katastrofie, nie wiadomo skąd. Z drugiej strony dzisiaj raport Macierewicza pokazuje pewne kwestie, których mam wrażenie część również polityków nie chce przyjąć do wiadomości jako pani minister, czyli rozumiem, że według pani, pani nie wie, co się stało w Smoleńsku, czy pani zdaniem był to zamach? Ja się skłaniam do tego, że trudno mówić o wypadku. No nie, panie poseł, no to jest... Nie, panie redaktorze, panie redaktorze, dzisiaj nie mając dowodu, czyli wraku, który jest w Smoleńsku, razem z wrakiem została cała masa dowodów, do których my Polacy nie mamy dostępu. Dobrze, to wie pani tylko, że po kolei, bo nie chciałbym... Brak wraku to jest brak wiarygodności ekipy Donalda Tuska i jego rządu. On zawierał wszystkie odpowiedzi na wątpliwości, które się pojawiają, a ta prawda została ukryta. Dobrze, wie pani co, tylko ja jestem siłą rzeczy zobowiązany, żeby państwu w skrócie. Antoni Macierewicz wynajął argentyńskiego prokuratora, który miał dopiąć z Rosjanami odzyskanie wraku. Nie zrobił tego. To kosztowało setki tysięcy złotych. Nie chcę mówić z pamięci, bo nie pamiętam dokładnie, ale to są setki tysięcy złotych. Nie odzyskał. Drugi element. Mówi pani, że nie ma dowodów na to, że czy dziwne jest, że samolot miał, czy brzoza miała przeciąć skrzydło samolotu. W badaniach w Instytucie NIAR amerykańskim, który Antoni Macierewicz zamówił dla podkomisji, dokładnie NIAR uznał, że coś takiego jest możliwe. Pokazują to eksperci, którzy pracowali z Antonim Macierewiczem w podkomisji. Mówi pani, że nie mieliśmy śledztwa. Od 2016 roku w prokuraturze działał zespół prokuratorski numer 1, który zajmował się badaniem katastrofy smoleńskiej. No to coś się robiło... Panie redaktorze. Ale chwileczkę, pani poseł. Co się robiło w roku 2016 w śledztwie, w którym prokuratorach było kilkunastu w takim zespole, którzy niezłe pieniądze zarabiali? Krzysztof Schwarc, posłuchajmy. To jest prokurator, który kierował tym zespołem. Jeszcze w waszych czasach, w czasach, kiedy Zbigniew Ziobro był prokuratorem generalnym, Krzysztof Schwarc odezwał się w tej chwili w reportażu telewizji TVN i mówi o tym, co prokuratura ustaliła w kontekście doniesień Antoniego Macierewicza o zamachu. Posłuchajmy. W żadnej z tych opinii nie jest napisane, że doszło do wybuchu. Obrażenia, które oni stwierdzili w wyniku tych powtórnych sekcji zwłok, same w sobie nie pozwalają na stwierdzenie, że doszło do
działania materiałów wybuchowych bądź jakiejś innej siły wskazującej na wybuch substancji łatwopalnych. I to jest jednoznaczna odpowiedź. Nie może się posługiwać naszymi badaniami i twierdzić, że nasi biegli stwierdzili, że doszło do wybuchu. Bo tak nie stwierdzili. Nasi biegli nie stwierdzili, że doszło do wybuchu. Natomiast ja nie mam żadnych złudzeń, że nie wszyscy będą zadowoleni, że na prokuratorów znowu wyleje się różnego typu hejt. Panie poseł, to jest człowiek, który kierował zespołem w smoleńskiej prokuraturze za waszych czasów. I Antoni Macierewicz może wszystko napisać w swoich raportach, natomiast prokuratura musi działać w oparciu o prawo i decyzje, które podejmuje, mają konkretne skutki prawne. Prokuratura mówi, powtarzam, ustami prokuratora, który kierował tym zespołem za waszych czasów, z waszego nadania. Nie było zamachu, nie było wybuchów, nie ma na to żadnych dowodów. I co pani na to? Panie redaktorze, ja dokładnie słyszę tą wypowiedź. Mówi o badaniu ciał. Ja mówiłam o badaniu wraku. Od 2016 roku zespół, o którym pan mówi, nie zmienia faktu, że w 2010 nie prowadzono polskiego śledztwa, zostawiono wszystko Rosjanom. Pani poseł, ale panie redaktorze, ja mam do czynienia, ale nie wszystko, to jest człowiek, który kierował śledztwem, z sytuacją wypadku drogowego śmiertelnego. I wszelkie dowody były zbierane z samochodów, które w tym wypadku rozumiem, brały udział. Poseł, ale dlaczego, jeżeli nie mamy podstawowego dowodu, to w jaki sposób my chcemy dojść do prawdy? Ale dlaczego mówiliście rodzinom, także rodzinom, które nie życzyły sobie ekshumacji, że trzeba to zrobić, bo tam są dowody, które należy sprawdzić w sytuacji braku wraku, zrobiliście tę ekshumację, naruszyliście spokój zmarłych tych rodzin, które nie chciały ekshumacji, a teraz pani mówi, że w sumie to bez wraku i tak się nie da. To nie. Jest prokurator, to jest człowiek, który mówi, nie mówi nie mamy wraku, mówi nie mamy dowodów na zamach. Panie redaktorze, no próbuje pan jakby wmówić... Nie, ja słucham prokuratora. Nie, pan próbuje mi wmówić, co ja powinna myśleć, nie, co, ja pytam panu. Co ja powinna mówić, choć ja mówię dokładnie inne rzeczy. Ja mówię panu, że wszelkie dowody są w Rosji. I oddanie... Ciała zmarłych są w Polsce. Za chwilę do tego. Oddanie w ręce Rosjan... Nie wiem, dlaczego ówczesny rząd tak bardzo ufał Rosjanom. Chociaż już byliśmy po sytuacjach, które mogły dać podstawę do tego, że Rosji nie należy ufać. Skoro Rosjanie byli w stanie mordować przez otrucie kolejnych ludzi, i tutaj nie mamy żadnych wątpliwości. Skoro byli w stanie zestrzelić samolot nad Ukrainą, holenderski samolot pasażerski, wyszło pani to w toku... Łączy, tak? Nie, pani to łączy. Nie, ja mówię, dlaczego tutaj nikt z polityków dzisiaj rządzących nie dopuszcza w ogóle myślenia o tym, że mógł za tym stać Putin. Pan, ja pani to Urszula dopuszczam. Posławska. Jarosław Kaczyński daje taki sygnał swoim wyborcom, że dojdzie do prawdy pod warunkiem, że wygra wybory i będzie rządził. No ale rządził 8 lat. No ale dzisiaj, skoro zadziałało to między innymi w 2015 roku, bo był to na pewno wehikuł polityczny, ale również biznesowy, to dzisiaj rozumiem, że chodzi... Co ma pani na myśli biznesowe? No biznesowe, że trzeba zbadać wszystkie zlecenia, ekspertyzy i pieniądze, które zostały wtopione w tą komisję i w całe to śledztwo. Wiemy tylko na razie o 33 milionach. A proszę zauważyć, co się wydarzyło w tak zwanym międzyczasie. Zaginęły dowody z wraku. Komisja Macierewicza zgubiła część dowodów. To pokazywał pan minister Tomczyk. Okradziony został ekspert amerykański, który zajmował się analizą kryminalistyczną w Hiszpanii. Co zrobiła polska prokuratura? Sprawę zakończyła. W związku z tym państwo przez 8 lat nie zrobiliście totalnie nic, aby zakończyć tą sprawę, a dzisiaj wzywacie obywateli do tego, aby zagłosowali za PiS-em i wtedy Robert dojdziecie Biedron, do władzy. I to wtedy pokażecie prawdę. 10 kwietnia jest bolesną raną dla Polek i Polaków i tutaj w tym studiu większość z nas miała znajomych, każde stronnictwo polityczne wówczas obecne straciło kogoś bliskiego. I dla mnie ten 14-letni makabryczny taniec nad trumnami smoleńskimi jest przerażający. To znaczy, jak PiS próbuje robić z tego paliwo polityczne, wiedząc dobrze, że nie było żadnego zamachu, że było niedbalstwo, brak organizacji, brak zachowania procedur, czyli rzeczy, które niestety być może są prozaiczne, ale nigdy nie powinny być paliwem politycznym dla żadnego ugrupowania.
także dla was. Straciliście naprawdę bardzo wielu bliskich polityków. Pan Stanisław Tyszko. I naszym obowiązkiem jako polityków jest mówić prawdę. W różnych kulturach, w różnych religiach różnie się obchodzi żałobę, trwa ona różny czas. W chrześcijaństwie po osobach najbliższych często się nosi żałobę zwyczajowo przez rok. Minęło 14 lat. I teraz moje pytanie jest takie. Dlaczego my cały czas wracamy do tego tematu? Znaczy, ja rozumiem, że celem Tuska opozycji twierdzi, i Kaczyńskiego że... jest polaryzacja. Wieczna polaryzacja, wieczna wojna polsko-polska, PO-PiS. I teraz tak. Kaczyński wychodzi i w wiadomym celu, właśnie polaryzacyjnym, wygłasza kolejne tezy na temat Smoleńska. Dlaczego my musimy w to wchodzić, panie redaktorze? Już panu mi się wydaje, że nie musimy ulegać tej co zrobić. Chyba, że chcemy działać w interesie Tuska i dzieleniu tego tortu politycznego na gruncie emocji, na gruncie kolejnego oszustwa socjotechnicznego, tak? Powiem panu, tworzenia tematów zastępczych. Już panu powiem a propos tworzenia tematów zastępczych. Powinniśmy panu zamknąć temat Smoleńska, który jest tematem rzeczywiście... Czuję się znowu w obowiązku tłumaczyć panu. Pan mi przerywa w każdym zdaniu. Nie daje mi pan wygłosić pan mojej tezy, żeby później nie odpowiedzieć. Zauważył pan, że po raz pierwszy od 14 lat odezwał się szef prokuratury, który kierował tym śledztwem, bo ja zauważyłem. Pani Katarzyna Lubnauer. Czy ja chciałam powiedzieć dwie rzeczy. Po pierwsze, pani mówi, że wtedy już wiadomo było, jakie są stosunki polsko-rosyjskie i czym jest Rosja. Ja przypomnę, że wtedy Lech Kaczyński wybierał się na 9 maja wspólnie z Putinem stanąć na manifestacji z okazji zwycięstwa. To jest raz. A Jarosław Kaczyński, wojny. Dokładnie. Jarosław Kaczyński wygłaszał do polityków Rosjan, do przyjaciół Rosjan. Tak, odezwę specjalną przygotował już zresztą po zamachu. Zamiast o pakcie migracyjnym rozmawiajmy do końca świata o Smoleńsku. Do końca świata o Smoleńsku. Sprawy się też nie zakończy, dopóki się nie rozliczy Macierewicza. Nie rozliczy się z kłamstw dotyczących raportu, które wiem, że były kłamstwami. Ale czy pani uważa, że on powinien usłyszeć zarzuty? Tak, uważam, że on powinien w pewnym momencie usłyszeć zarzuty. Za zniszczenie tego drugiego do polewa, za zgubienie dowodów, za kłamstwa w raporcie, za utajnianie raportów Niaru. Przecież do tego też doszło. I za podzielenie społeczeństwa polskiego. Bo dobrze pani powiedziała, że bardzo łatwo jest podzielić naród. Macie władzę, macie i dokładnie to, co zrobił Macierewicz z Jarosławem Kaczyńskim wtedy, to jest podzielenie społeczeństwa. I zrobienie z tragedii rodzin 96 ofiar farsy, ponieważ pani, dokładnie wykorzystaliście pani to politycznie. Pani Urszula Pasowska, pani Katarzyna Lubnauer, pani Małgorzata Golińska, pan Stanisław Tyszka, pan Robert Bieroń. Dziękuję serdecznie. Dziękujemy państwu i mojej niedzieli. Pytania, których nie boimy się zadać. Odpowiedzi, które mają znaczenie. I tematy, którymi żyje cała Polska. To był 7 dzień tygodnia w Radiu Z. Powtórkę obejrzyj w onet.pl, na radioz.pl i posłuchaj w Radiu Z.